Tak więc zobaczcie, to jest wszystko to, co udało znaleźć się w lesie. Zobaczcie, ile ludzie wywalają śmieci do lasów. No nic, idziemy to sprzedać. Tutaj mamy też również, słuchajcie, dwa worki puszek. No a reszta to jest sam złom ogólnie. Także cały samochód zawalony złomem. Tak więc witajcie ponownie. Tutaj zobaczcie kolejne tak zwane wysypisko śmieci. No nie wygląda to zbytnio fajnie, ale udało nam się znaleźć, zobaczcie, jakąś starą maszynę. Jest wkopana mocno w ziemię. Pytanie, z czego to było, nie wiadomo. Ale zobaczymy. Poprzednio za złom udało nam się uzyskać 117 zł. Także dobra, czyścimy dalej teren. Także zobaczcie, udało się już odnaleźć trochę złomu. Trochę złomu się udało odnaleźć. Co my tu mamy? Tarcze, nie tarcze. Zobaczcie, stare rowery, jakieś rury. No tu jeszcze sporo tego leży. Także nic zbieramy. No w sumie ta maszyna najbardziej cieszy, ponieważ no trochę waży. Takie cudo. Zobaczcie, ludzie wywalają do lasu, nawet nie wiedzą co. Tak więc słuchajcie, auto udało się już zapakować. Tu jeszcze sporo złomu zostało, tylko już tak za bardzo nie ma gdzie pakować. No jest to owszem wysypisko śmieci, zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Tu jeszcze coś mi się udało upchać, no zobaczymy, może coś jeszcze tutaj wejdzie. No ale zobaczcie, ponownie jest auto zapełnione. Myślałem, że to jest jakiś śmigło od Messerschmitta, ale nie, chyba od tej maszyny będzie, tak mi się wydaje, chociaż niekoniecznie. Nie wiem, słuchajcie, czy to czasem coś gdzieś tam nie mieliło, tak można powiedzieć. Są jakieś numery w sumie powybijane, ale nie mam pojęcia. No nic, ale lepiej to zabrać, niż by to miało, słuchajcie, zgnić w ziemi i tyle, nie? Dobra, na razie trzymajcie się, idziemy to sprzedać i zobaczymy, ile tym razem będzie za to mamony. No i w okazji, słuchajcie, czyścimy lasy, jakby nie było, też taki dobry uczynek. Dobra, na razie, trzymajcie się.